Witamy Państwa na uroczystym otwarciu Muzeum Przedmiotów Gospodarstwa Domowego Minionej Epoki, które to dzisiejsze nasze spotkanie współfinansowane jest ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Dzisiejsze spotkanie jest dla naszego stowarzyszenia wyjątkowym wydarzeniem. Wieńczy ono prawie dwuletnie zmagania związane z pozyskiwaniem przedmiotów, które znajdują się w naszym muzeum. Otwarcie naszego muzeum uroczyste z przecięciem wstęgi. Ja przeciąć wstęgę i zaraz zaprosimy Państwa do zwiedzania naszego muzeum. No to co? Ta-ta-ta-ta! No, raz, dwa, trzy. Co to ciało? Odsłaniamy przed Państwem nasze muzeum. Proszę Państwa, ze względu na to, że to jest małe, to może tak rodzinnie, parę osób, 4-5 osoby maksymalnie i po kolei sobie wchodzi do środka. Można tutaj od głowy zacząć, jeżeli tam sobie tak życzycie. I dzieci sobie zważą same cukierki. To wiemy, po ile ma być tych cukierków, tak zapraszamy tutaj do stołu. Dziewczyny też, chodźcie. Drogie dzieci, kiedyś nie było torebek, albo jak teraz macie zapakowane cukierki. Kiedyś robiło się takie torebki. I w te torebki pani ważyła te cukierki. I tak my teraz musimy robić. Każdy zrobi sobie torebkę i na wadze będziemy ważyć cukierki. Ty jesteś mały, więc tobie dam już tą torebkę. Proszę. Umiesz zrobić? No, jak robimy torebki? Weźcie tam dziewczynę. No, kto umie? Zobacz. I bardzo łatwo wychodzi.
tutaj pomoże zważyć dzieciom. Proszę. I ważymy. Tu się kładzie odważnik. Tutaj będzie... Dlaczego? Ale oni mają sobie zważyć po 10 deko. No to zawsze. Tutaj musisz włożyć sobie cukier trochę. 10 deko to będzie tutaj, zobacz. Połóż teraz to na wagę. Tu. No zobacz, gdzie jest wskazówka. No jeszcze dwa cukierki będzie dosyć. Brawo! 10 deko uważone. Proszę bardzo. Twoje cukierki. Teraz młody waży, tak? Kładziesz już tu cukierki? O, trochę się wysypało, nie szkodzi. Kładź, tak. Tutaj. I teraz położymy tu na wagę. Dosyć, akurat, brawo! Następne dziewczyny, proszę bardzo, kładziemy. Wszystkie dzieci mają torebki? Dobrze. No. Mamy takie duże dziecko i pół kilo sobie chce zważyć, a co? Chcę się Państwa zapytać, bo przy tych narzędziach nie mamy w ogóle etykiety. Co to jest? Brawo! Nagroda! Pani Halino, nagroda? Tutaj do sąsiadki. Nagroda, bo ona zgadła. Tak. Naprawdę tak to się robiło? Tak się to robiło. No. O matko. Tylko, że jeden kręcił, drugi bardziej. A to ja mogę? Kręcić? To koło się trochę napuciło. Zwikrowane. Nawet wiecie na ulicy tak stało i tak jeszcze. No właśnie, nie? Za dużo. Mniejszy. To jest też kilo? No to trzeba z tych małych. Zdejmij na to. Zdejmij to. Zdejmij to 20. A ty masz torebeczki? Chyba tutaj, bo z drugiej strony można. Połóż. I będziemy tutaj tymi regulować. A tu? Tak. Bo tak też było można. Ale to jest kilogram. Dobrze. Aha. No to jeszcze tu. I co? No, i te małe zajmij. Julka, trzymaj. Ale czemu tam włożyliście jej? To musi być włożone. Tak, właśnie, to musi być. Coś się zaczęło dziać, więc co? W końcu ile ona ma kilo? Kto to wie? O! 30, ja nie wiem, 2, 3, 24 kilo. Tak. I zważyliśmy. Marysia ma 24 kilo. W jej wieku jeszcze można mówić. Siadaj. Myśmy w tamtym roku miały około 80 przedmiotów. A w tym roku nam do końca slajdy nie doszły, nie wiem czemu, przegrzało się pewnie wszystko. Mamy blisko 200. Także ludzie przybywa i ludzie tutaj nam zawierzyli, ofiarowują swoje rzeczy, to niektórzy jak to relikwie nawet trzymają te swoje przedmioty w domach, bo to po dziadkach, po pradziadkach i tak dalej. Ale serdecznie za to wszystkim dziękujemy. Jest zapraszona na białą, jak to jest, 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 to jest,
po niemiecku pisze, że są II wojny światowej, że to jest ekstrakt do herbaciany. Coś tam była jakaś zaprawka, nie? I z tego robili sobie herbatę. Tak, już może pani trzymać. Pani tam, zobacz tam. Chcemy próbować masełko. Zaraz wyjdę masełko. Tak, ale muszą patrzeć. To taka nówka nierdzewka jest, to byście chyba teraz zamówiły, czy to... Tam mamy... Aha, a tu jest nówka nierdzewka. No gdzie on? Jest, już jest twarde. Ale piękne masełko, ślicznie wyszło. Antuś tam wyjął. Brawo! Super! A teraz Antuś. O, wszystkie dzieci teraz. Zaraz będzie było nudy w domu, co dzieci nie? Dzieci przez to no, Julka, no rób masełko. No rób. A lubi masełko do herbka? No lubi, no dalej. Masełko robimy. Super, Patryk. Ile mam boczków? Chyba tak trzeba. Czekaj, weź główkę na chwilę. To co się zburzyło, ale to trudno, tego nie będę podróżanki. O, tu jest prawdziwy masa. Już można wylewać. Nie już. Wypukać. Może zrobimy na czas. Weźmiemy jedną parę i drugą parę. Duże. Lepiej w szybszym czasie wykonają, to mają wykonać. To by był taki bezstronny, jeszcze pojawiacie Państwo, żeby mierzyć czas. To będzie takim arbitrem. Halo. No to trzy, cztery. Zaczynamy. Powoli się. Nie trzeba tylko, aby się ciągnie. Nie się nie pcha, tylko ciągnie. To kurwa, bo nie użyję. Zapomnieli się do ciebie. I co? I co? Brawo! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, ciągnąć tylko. Wiem, że ciągnąć, to chodź ciągnąć. Ale tak chyba niedobra. Jak niedobra? Ona szranku nie ma w ogóle. Tak. Ale to ma ten szranku, nie urżnie. Szranku, nie urżnie. No szranku w ogóle. Nie przyciskasz piłą. Nie jakiś szrank może być, jak się wspomina. Tak bym ciągnął, minuta pędzi, że... Nie.
Wygrali tylko. No proszę, ręcz rano. Proszę bardzo. Nagrody. Nagroda. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przytulanka do snu. No i za masło. I za masło. I za masło. A już chcesz jechać, czy za chwilę? I za masło dla pani Czechowej. Nagroda. Przytulanki, tak jest. No dobrze, z konkursami skończyliśmy, możemy się teraz bawić.